tego powodu, który można by nazwać uderz w stół, nożyce się odezwą, jesteśmy jedną chyba z najbardziej hejtowanych organizacji pozarządowych. Pracujemy też przez internet. Jesteśmy organizacją tworzoną przez autystów i w gruncie rzeczy przyciągamy jako naszych klientów, widzów, autystów głównie. Więc jedno to jest to, że w ogóle jesteśmy jakby przedziwni dla niektórych ludzi. Jesteśmy niewygodni dla niektórych ludzi, bo to, co nazywamy przemocą, to, co nazywamy przekroczeniem granic, jest im zupełnie nie w smak. I przygotowałam dla Was tylko jeden screen, bo to wystarczy naprawdę. Jednym z głównych przedmiotów naszej działalności jest prowadzenie psychoedukacyjnego kanału na YouTubie. I oczywiście udzielaliśmy się w różnych grupach na Facebooku. Dziś moje zdrowie nie pozwala już na to, żeby dalej realizować taką formę promocji działań fundacji, ponieważ ja mam po prostu dość wypisywania o mnie takich rzeczy i jednak mimo teoretycznego przygotowania ja jestem wrażliwa na narzucanie we mnie wszystkim, co się ma najgorsze w sobie i po prostu nie dałam już rady i nie chcę. Natomiast my w ten sposób docieraliśmy do ludzi, że rozmawialiśmy w grupach różnych dotyczących psychologii samopomocowych. Przydarzyło mi się, że admin grupy dla ludzi z jakimiś tam psychotycznymi zaburzeniami napisał do mnie, że albo przestanę udostępniać szkodliwe treści, albo on mnie wyrzuca, bo jestem jak Jezus, nie istnieje. W tej grupie było kilka tysięcy osób, tak jak mówię, z problemami psychotycznymi. Więc się pytam, o co mu chodzi? I okazało się, że chodzi o mój film, w którym mówię, że zdrowie psychiczne istnieje. I on powiedział, że jestem fałszywym prorokiem, który daje ludziom fałszywą nadzieję po to, żeby zdobyć uwagę. Jestem po prostu osobą obrzydliwą, która kpi z ludzi i albo to usuwam, albo naprawdę on mnie wyrzuca, ale on mi w ogóle szczerze ze swojego dobrego serca proponuje, że on mi pomoże i mi wyjaśni, dlaczego ja jestem w psychozie. No jestem w psychozie właśnie dlatego, że mówię, że taka kategoria jak zdrowie psychiczne, przynajmniej w konstrukcie teoretycznym, istnieje, a jeśli podejdziemy do człowieka jak do człowieka z całym szacunkiem, to w zasadzie uznamy, że wiele reakcji jest po prostu normalnych na pewne zachowania. Właśnie na przykład depresja, kiedy jest się ofiarą hejtu czy przemocy innego rodzaju, jest w zasadzie normalną reakcją na przeciążenia wymaganiami i bodźcami w dzisiejszym świecie. Reagujemy patologicznym wręcz zmęczeniem, chronicznym zmęczeniem i tak dalej. I to też jest normalne, jakby w pewnym podejściu to się mieści w kategoriach zdrowia psychicznego. I wtedy uznajemy, że to świat jest chory, a człowiek tylko reaguje. Zależy, tak? Ale na pewno nie ma czegoś takiego, że wszyscy jesteśmy chorzy i nie ma co sobie pomagać, i nie ma co chodzić do psychiatry, i nie ma co chodzić do psychologa. A takie było stanowisko w tej grupie. Jedyne słuszne stanowisko mówiło, że nie ma się co leczyć, bo to po prostu nie pomaga, bo jest to interes nastawiony na to, żeby wyciągać pieniądze z ludzi, którzy są oszukani. I to, co Wam udostępniłam, to jest post z grupy dla dorosłych autystów. Tam był wrzucony jakiś inny mój film. I pytanie, to była afera, która trwała około tygodnia i to jest jedna z ostatnich już rozmów w tamtej grupie, przysłana mi przez kogoś, kiedy ja już byłam wyrzucona i te osoby, które brały w tym udział, potem wchodziły jeszcze na inne grupy ze słowem kluczowym autyzm i sprawdzały, czy ja jestem i jeśli byłam, to ostrzegały przede mną i tak dalej. Cała afera zaczęła się od tego, że ja wrzuciłam jakiś mój film i jeden z uczestników komentuje, dlaczego masz dziwną grzywkę? Jedyny komentarz pod filmem, też kilka tysięcy osób w grupie.
Więc pytam się go, dlaczego zachowujesz się impertynencko? I się zaczęło. Zaczęła się taka tak zwana gównoburza. To jest po prostu ciężko opowiedzieć, ale ja zostałam jakby natychmiast zaatakowana za to, że jestem ordynarna i agresywna i nie można nawet mi zadać pytania. No to odpowiedziałam, że oczywiście można mi zadać pytanie, ale niech ono będzie na temat filmu, a nie na temat mojej grzywki, bo pytanie o moją grzywkę uważam za impertynenckie, a przede wszystkim jest nie na temat. Ja nie udostępniam filmów o tematyce fryzjerskiej ani wizażowej, tylko zupełnie innej. Poruszam problematykę na przykład bycia niegrzecznym wobec drugiego człowieka. Uczę, czym jest kultura. Niestety, ale w którymś momencie na naszym kanale założyliśmy playlistę Kultura Osobista, w której tłumaczymy podstawy kultury osobistej dorosłym ludziom. Ta pani, którą tutaj widzicie zaznaczoną na niebiesko, znaczy przekreśloną na niebiesko, to jest pani, która nienawidzi mnie już od kilku lat, a to dlatego, że kiedyś w innej grupie wyżywała się na innej osobie i ja zareagowałam. I ona do dziś wypisuje w różnych miejscach, że ja ją bezpodstawnie zaatakowałam, że przy mnie nie można mieć własnego zdania, że ja w ogóle jej nie rozumiem, ona ma swoje problemy, a ja w ogóle tego nie akceptuję i tak dalej, i tak dalej. Kobiety jest naprawdę harpią. Zarzuty, jakie ona potrafi czynić ludziom, są kosmiczne. I możecie zobaczyć, ja sobie teraz otworzę, żeby to wam przeczytać na głos. Ja zapowiedziałam w imieniu fundacji, że rozważam za zniesławienie wytoczenie im po prostu sprawy cywilnej. Ponieważ pisanie o mnie źle, to jest pisanie o całej fundacji, nie tylko o mnie, więc jakby podwójnie na mnie ciąży obowiązek zrobienia z nimi porządku. Ostatecznie ja mam za dużo spraw na głowie, żeby się jeszcze tym zajmować, ale poważnie to rozważałam. Takich screenów jak ten, który tu widzicie, ja mam 10 z udziałem tych samych osób. No i pani B, nazwijmy ją pani B, zaznaczona na niebiesko, pisze: spuchłam ze śmiechu. Pani Ania będzie pozywać adminki i ludzi do sądu. Oczywiście z małej litery, bez O, bez znaków polskich, tak? Będzie pozywać ludzi do sadu, czyli co? Wynajmie detektywów, którzy odnajdą adres osób, które ośmieliły się ją skrytykować. Przypominam, że skrytykować mnie za grzywkę. Czy ona bredzi, czy jest naćpana, jak sugerowałam wcześniej? Ponieważ pani B gdzieś podczas tego tygodniowego w ogóle linczu na moim trupie w tej grupie, bo oni mnie wyrzucili bardzo szybko, pisała, że darowiznę ja i mój partner życiowy i zawodowy przeznaczamy na narkotyki, co widać po nas. I jeszcze też, że jesteśmy złymi fryzjerami, którzy pod wpływem. Ja tutaj pani na chwilę przerwę, czyli rozumiem, tak, że w tym momencie oni próbowali państwu zarzucić malwersacje finansowe i przestępstwa, tak, w postaci obrotu używkami, tak? Tak, tak, tak. Że de facto ta fundacja jest prowadzona po to, żebyśmy mieli na narkotyki, po których robimy sobie te dziwne fryzury. Mój partner ma irokeza. I ona to pisała bez... Ja nawet wierzę, że ona w to wierzyła. Pisała to bez żadnego wstydu na różnych grupach, tłumaczyła ludziom, że przecież widać po nas, po prostu widać po nas, że jesteśmy ćpunami. Nie wiem, po czym u mnie widać, że jestem... Nie sądzę, żeby było widać. W każdym razie, tak, czy ona bredzi, czy jest naćpana, jak sugerowałam wcześniej? Czy ona żyje w jakimś urojonym świecie? I teraz słuchajcie, bo to jest bardzo ważne. Jakie to jest myślenie? Przecież to Facebook. Każdy pisze, co myśli. Próbowała kontakt ze mną na Messenger. Wysłałam jej informację, że jeśli nie zaprzestanie tego i nie pousuwa, będę zmuszona wytoczyć jej sprawę cywilną. Więc tak, próbowałam z nią kontakt na Messenger. Próbowała ze mną kontakt na Messenger, ale jeszcze nie oszalałam, żeby mieć z nią kontakt.
Niech założy własną grupę i tak będą same ochy i achy. Ale do czegoś ci ludzie jej są potrzebni? No właśnie. Do czego? I dalej pisze. Mam pytanie, jak ona znajdzie ludzi, którzy ją krytykowali? Pozew potrzebuje adresu. Adres na Facebooku nie jest prawdziwy. Każdy się może podszyć pode mnie. To jest śmieszne. Ona myśli, że ASPI są idiotami. ASPI, czyli osoby z autyzmem, z zespołem Aspergera. Czyli ona się czuje bezpieczna w związku z tym, co robi, bo jej adres na Facebooku nie jest prawdziwy. Różnica między nami jest taka, że mój adres, moje dane, dane mojej fundacji są we wszystkich social mediach prawdziwe. I to daje każdemu trollowi poczucie przewagi i bezpieczeństwa. Tutaj są też jakieś tam inne dogryzki, ale się uśmiałam. Ach, tej fundacja. Drugi uczestnik rozmowy. Ja będę pozywany za organizację głosowania za lub przeciw jej usunięciu, bo oczywiście założono ankietę, czy mnie usunąć z tej grupy, czy nie. I teraz tak, spójrzmy na to. Niby można sobie założyć taką grupę jako uczestnik, no raczej wypadałoby jako admin, ale okej. Zakłada ankietę na grupie, czy mnie usunąć, czy nie. Jest jeden z uczestników grupy, takim jak ja. Zakłada ankietę, bo przecież jestem niebezpieczna dla grupy. Nie jest to pomówienie? Nie jest to szkodzenie wizerunkowi fundacji? Jest ogromne. Nie jest to szkodzenie mojemu wizerunkowi zawodowemu jako pracownikowi socjalnemu, prezesowi fundacji? Jest ogromne. Ale on się nie poczuwa. Powodzenia. Czy dobrze rozumiem, że tutaj zamiast po prostu zgłosić administracji, to próbuje robić lincz grupowy i tak, zbiera sobie osoby do wspólnego. Tak, na mój temat i na temat fundacji powstawały nowe w ogóle posty, właśnie takie jak ankieta, czy usunąć nas, czy nie. Tam przez ten tydzień się gotowały, co chwila dostawałam screeny od różnych osób, które były w tej grupie. Życzliwych osób mi. I właśnie jednym z tych postów założonych było, czy mnie usunąć, czy nie, bo ja jestem niebezpieczna, bo ludzie chcą się czuć dobrze na grupie, a w moim towarzystwie się nie da. Podczas gdy ja cały czas po prostu odbijam piłeczkę na samym początku, dlaczego jesteś wobec mnie niegrzeczny, człowieku? Jak byś się czuł, gdybym ci powiedziała coś analogicznego jak ty do mnie? I za każdym razem uznawali to za agresję i wzajemnie się po prostu sobie potwierdzali, że tak, 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 to jest agresja. No co ja mówiłam, przecież to jest na przepisanie zdania powyżej, które napisaliście do mnie. O co wam chodzi? O to, że tobie nie można nic powiedzieć. Można bardzo dużo mi powiedzieć. No ale nie pluć mi w twarz. I to jest jakby bardzo często widzę, że wywołuje agresję. Nasza fundacja ma do czynienia z hejtem nie tylko w internecie, ale też w podkarpackiej wiosce, do której się przenieśliśmy z dużych miast. I też zwykła obrona przed atakiem jest traktowana jako wrogość. I co oni tutaj jeszcze ciekawego na tym screenie umieścili? Aha, powodzenia. Będzie ją to trochę kosztowało, bo mieszkam daleko. Bilety, utrata norweskich dochodów na czas rozprawy. Wiesz, też tak myślę, że ta cała sprawa ma jakieś drugie dno. Tak, oczywiście, z pewnością chciałam więcej pieniędzy na narkotyki wygrać. A poważnie, widać w wypowiedzi tego człowieka, że on wierzy, że on wygrał, bo on nie dokonuje hejtu. On nie dokonuje zniesławienia. Oni naprawdę w to wierzą. Zamiast odpuścić i pogodzić się z rzeczywistością, czyli z tym, co się mówi o mnie, bo jest to wyraz rzeczywistości, a ja żyję w urojeniach na swój temat, i zająć się intensywnie obiektami swoich obserwacji psychologicznych, woli poświęcać czas na zajmowanie się poszukiwaniem adresów, pisaniem pozwów. Kolejny w ogóle wyraz skrajnej nieświadomości. Ja bym nie szukała żadnych adresów. Ja powiedziałam proces cywilny, tak, ale część z rzeczy, które oni zrobili, to podlegało pod kodeks karny, więc ja bym nie szukała żadnych adresów, to policja by szukała. Natomiast ich poczucie odpowiedzialności za to, jak się zachowałam, było kompletnie zerowe.
Oni myślą, że ja bym szukała. Woli poświęcać... Aha, pisanie pozwów. Pytanie, czy może się to odbyć z korzyścią dla tych obiektów? Jakieś teorie spiskowe, ja już nawet nie wnikam. Mieliśmy przez pewien czas listę, playlistę, znaczy ona dalej jest, tylko nie jest już kręcona, Dramat Hejtera, w którym tłumaczyliśmy, dlaczego ludzie, z powodu jakich mechanizmów psychologicznych, czy to z zakresu psychologii społecznej, czy jakiejś psychologii problemów osobistych, zachowują się w ten sposób. Zajmowaliśmy się tym, dlaczego osoba z moją postawą jest tą osobą bardzo asertywną. Kiedyś dużo krzyczałam, dzisiaj już nie muszę. Ja dzisiaj mówię do ludzi mniej więcej takim tonem. Jasne, chętnie udostępnię zaraz tę listę. Mówiąc do ludzi takim tonem, ja słyszę, nie krzycz na mnie. Ale ja nie krzyczę. Ja nazywam rzeczy po imieniu i to budzi furię. I Dramat Hejtera był jednym filmem, a zamienił się, nie wiem, ile, nie pamiętam. W każdym kolejnym odcinku komentowaliśmy, wyjaśnialiśmy komentarze agresywne pod poprzednim Dramatem Hejtera. Upał w popachy. Ja byłam wtedy jeszcze dość początkująca w swojej pracy i jeszcze więcej mi się chciało. Liczyłam też i się nie przeliczyłam, że swoim postępowaniem przyciągnę takich klientów, jakich chcę. Ja pracuję z ludźmi, nie stawiam wymogu, że ja pracuję z ludźmi z autyzmem, natomiast ja przyciągam osoby autystyczne i głównie one chcą ze mną pracować, rozumieją mnie i szanują. Pracuję z ludźmi tak zwanymi wysoko funkcjonującymi. Pracuję z ludźmi, którzy owszem mają podstawowe problemy jak depresja czy syndrom dorosłego dziecka, alkoholika, ofiary przemocy, również mobbingu, stalkowania, przemocy w internecie. Natomiast to są wszystko osoby, o których ja mogę powiedzieć, że one mi imponują. Tak więc mam ten sektor wśród swoich klientów, który jest w zasadzie niezagospodarowany. Założyłam fundację dlatego, że dla takich osób jak ja nie było oferty. Ja w którymś momencie sama jako ofiara bardzo ciężkiej przemocy wylądowałam w schronisku i okazało się, że oni nie są w stanie odpowiedzieć na moje potrzeby. Znaczy na przykład nie mogę mieć komputera. I ja wtedy zrozumiałam, że o nas niczego nie ma w konstytucji, cytując Marcina Świetlickiego, i jest potrzebna organizacja dla ludzi, którzy myślą więcej, widzą więcej, rozumieją więcej, mają więcej pokory. I dzisiaj ja po prostu usunęłam się niemal całkowicie z Facebooka, pracuję w zamkniętych grupach odpłatnych, właśnie dlatego, że zrobiło się już wystarczająco głośno o nas. To znaczy na prawie każdej grupie samopomocowej była jakaś awantura ze mną o jakiś film lub o mój komentarz, który zawsze był zgodny z tym, co dana osoba słyszałaby na terapii, tak? Na przykład jesteś osobą współuzależnioną, masz w domu alkoholika, który wynosi ci pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Każdy terapeuta ci powie, zacznij od wyrzucenia go z domu. No i oczywiście Lachowska jest agresywna i tak dalej. Lachowska nie ma serca. Lachowskiej to się wydaje to i tamto. Aha, ja liczyłam na to, że dzięki swoim reakcjom na ataki na mnie, ja wyłapię tych ludzi, z którymi chcę pracować, i tak się stało. Dzisiaj już nie muszę się wystawiać do ludzi, natomiast bardzo jest przykre to, że jeśli wychodzisz z darmową ofertą, jeśli jesteś streetworkerem, ja mówię, że ja jestem streetworkerką, byłam, tylko że w internecie.
Nie używam słowa networkerka, no bo networking to jest coś innego u nas znaczy. Natomiast tak, ja wychodziłam tam, gdzie ludzie się zbierają, ludzie z zaburzeniami zbierają się po kilka tysięcy osób i starają się sobie wzajemnie pomóc. Bardzo wam polecam jako studentom psychologii śledzenie, pisanie prac dyplomowych, badania i dalszy streetworking w tych grupach. Bo są to wylęgarnie naprawdę niebezpiecznych zaburzeń. Zbierają się osoby z wszelkiego typu zaburzeniami. Grupy nazywają się na przykład depresja, nerwica, borderline, DDA, schizofrenia. Grupa wsparcia. Grupa samopomocy nie. Grupa wsparcia. Ja zawsze mówię, że to są grupy wyparcia. I tam się wzajemnie nakręcają w swoich przekonaniach dysfunkcyjnych na temat swoich racji w swoich dysfunkcjach. Bardzo niebezpieczne. Myślę, że to jest wspaniały w ogóle obszar psychologii, który niedługo zacznie zdobywać odzwierciedlenie w pracach naukowych, bo to jest nasza nowa rzeczywistość. I o ile z hejtu jeszcze wszyscy są jakoś świadomi, o tyle tego, że są już grupy, w których można się bardziej rozchorować psychicznie poprzez społeczny dowód słuszności kilku tysięcy innych osób chorych na to samo lub podobne zaburzenie, nie radzących sobie ze sobą, z niską samooceną, więc agresywnych, będzie naszym jako ludzkości, jako pracowników różnego rodzaju branż społecznych, dużym obszarem zainteresowań. Tak więc bardzo polecam wyszukiwarkę na Facebooku i słowa kluczowe. Grupa wsparcia, właśnie depresja i wymieniajcie sobie zaburzenia, będzie wam wyskakiwało tego bardzo dużo. Mam takie pytanie tutaj, czy hejt wpłynął na przykład przez ograniczenie na pani działalność online? Bardzo, bardzo. Ludzie się po tej gównoburzy te kilka pań, którym weszło w krew już po prostu pisanie o mnie źle, zrobiły masowy atak na dział recenzje na naszą stronę na Facebooku. I z oceny 5, średnia ocen zrobiła się 2 chyba 7 czy 2,8. Bo przyszło ileś osób, nie dużo ich było, ale wzięły jakieś swoje koleżanki, tam chyba było z 7 komentarzy, ale ludzie ogólnie nie byli skłonni do pisania recenzji, więc mieliśmy ich mało. Wystarczyło, że przyszły te, każda napisała jakiś bzdur na mój temat i dała gwiazdkę tam jedną czy tam zero gwiazdek i to nam spadło. Miałam ogromną przykrość usłyszeć od jednej mojej klientki, że jej terapeutka powiedziała, jak się dowiedziała, bo ja pracuję taką metodą, że moi klienci, nie pracuję już tą metodą, ale pracowałam. Moi klienci byli wolontariuszami w organizacji. Organizacja nie bierze grantów, jest utrzymywana z darowizn od zadowolonych ludzi, tworzyłam sieć samopomocy i ludzie korzystając z mojej pomocy, równocześnie byli zobowiązani pomóc albo mi jakoś w fundacji, albo komuś innemu z klientów. I jedna właśnie z moich klientek mówiła, że jest wolontariuszką w fundacji, tam obsługuje Instagrama. No i bardzo, bardzo była zadowolona ta terapeutka i na którymś spotkaniu się zapytała, w jakiej fundacji. I jak usłyszała, że w fundacji Przemocni, to powiedziała, oj, to proszę uważać, ta fundacja ma bardzo złe opinie. I nawet nie wiadomo, czy Anna Lachowska na pewno ma autyzm. I to jest oddzielny temat, ponieważ jest w Polsce dwie bardzo duże organizacje, które diagnozują dorosłych ludzi za bardzo grube pieniądze. A jestem osobą, która mówi, że po pierwsze, jeśli wiesz, kim jesteś, to ty nie potrzebujesz diagnozy autyzmu, jeśli jesteś dorosły, a po drugie, to znakomity ośrodek diagnozujący na NFZ znajduje się u nas w Rzeszowie i każdy może po prostu pójść na wizytę tutaj,
lub do innego dobrego psychiatry i po rozmowie samej dostanie diagnoza. Bo taka jest prawda. Czyli tutaj dobrze rozumiem, że osoby losowe na podstawie opinii w internecie potrafią podważyć diagnozy innych lekarzy. Tak, tak, to jedno, a dwa, podważyć w ogóle sensowność kontaktu z fundacją. I dziewczyna była wstrząśnięta, poluzowała kontakty z nami, zerwała tamtą terapię, poszła na jakąś inną. Ja jej nie namawiałam do tego, żeby zerwała, tylko sama zastanawiała się dwa tygodnie, po czym stwierdziła, że to było po prostu kompletnie jakieś nieprofesjonalne ze strony tamtej terapeutki, więc ona nie chce mieć z nią do czynienia. Ale ogólnie ją to w ogóle bardzo wytrąciło, bo trzeba mieć zaufanie do terapeuty wyższe niż podstawowe. Jeśli ja się znam z moją klientką jakoś długo, jakoś głębiej i jej pomogłam, i ona nagle słyszy coś takiego od swojego terapeuty, to przestaje wierzyć w instytucję terapeutę, bo widzi, że jest to baba, która chodzi, zbiera ploty, a potem je powtarza w ogóle swoim klientom. I dla mnie to jest pół biedy, ale dla tej dziewczyny to jest ogromny regres. To wpłynęło przede wszystkim na moje zdrowie psychiczne. Ja jestem po kilku latach ciężkiej przemocy. Jestem z domu, w którym jestem z rodziny w ogóle, w której autyzm jest więcej niż widoczny, przy czym nikt z poprzednich pokoleń, a nawet z mojego, nie wiedział, dlaczego my jesteśmy tacy dziwni. To, co u nas w rodzinie było normalne, nie było nigdzie indziej normalne, tylko że my o tym nie wiedzieliśmy, bo nam się wydawało, że jesteśmy normalni, zwyczajni, tacy jak wszyscy, zachowujemy się tak jak wszyscy, mamy racje takie jak wszyscy. A my mamy bardzo wrażliwe układy nerwowe, bardzo jesteśmy podatni na depresję, łatwo nam sprawić bardzo głęboką przykrość. I ja, gdy zaczynałam fundację, byłam po kilkuletnim leczeniu i mimo diagnozy depresja endogenna i lęk uogólniony, byłam właśnie na etapie, że mogłam już odstawić fluoksetynę. W tym momencie, w związku z hejtem internetowym, hejtem ze strony klientów niektórych, no bo ja pracuję z DDA, więc nie ma szans, również z ludźmi psychotycznymi, więc nie ma szans, żeby dwóch, trzech w roku się do mnie nie rzuciło. Nie zrobiło sobie najpierw za mnie matki, tym bardziej, że do nas do siedziby można przyjeżdżać i można naprawdę mieć z nami taki stały kontakt, można było. Więc ludzie, którzy mają tutaj jakieś nieprzepracowane rzeczy, prędzej czy później się do mnie rzucali o to, że nie mam dla nich wystarczająco czasu lub coś tam, nie spełniam jakichś ich oczekiwań. No i do tego to, co się zaczęło dziać we wsi, kiedy się głupia z Warszawy, czyli ja sprowadziła, czyli napaści, stolec pod drzwiami dwa razy, zniszczenie samochodów i tak dalej, sprawiło, że ja w tym momencie biorę dwa leki przeciwdepresyjne, lek na spastyczność, doszło mi fibromialgia, doszło mi PMDD i ja odpoczywam od pracy 5 miesięcy w roku, leżąc w sumie jak warzywo i słuchając kryminałów. Więc przy całym przygotowaniu teoretycznym, przy całej świadomości tego, co się dzieje w moją stronę, radząc sobie z tym kognitywnie, na poziomie somatyzacji ja nie dałam rady. Mnie hejt zniszczył, złamał. Mojej psychiki nie złamało to, że ktoś próbował mnie zabić, najbliższa mi osoba, więc moją psychikę naprawdę jest złamać ciężko. Natomiast gdzieś to musi znaleźć ujście i znalazło w organizmie moim i myślę też, że mojego partnera również, że on też sobie radzi ze stresem na poziomie głowy, a na poziomie ciała to gdzieś wychodzi i to zawsze wyjdzie. I najobrzydliwsze, najbardziej niebezpieczne w hejcie i innych formach mikroprzemocy jest to, że to są właśnie takie dawki, często homeopatyczne, ale sączone cały czas. I któregoś dnia się orientujesz, że jesteś już bardzo poważnie otruty i jakby częściowo nie ma już co ratować, tak? Jesteś osobą, która coś straciła na zawsze. Ja straciłam porządek w układzie serotoninowym.
i go już raczej nigdy nie odzyskam. Więc to jest bardzo ważny temat. Szczerze mówiąc, jest to dla mnie temat ważniejszy niż fizyczna przemoc domowa, bo ona jest widoczna, jest dużo organizacji, jest jasna. To nie jest niezrozumiałe, więc łatwiej się temu przeciwstawiać. Natomiast nieraz się spotykałam ze strony w sumie jednej osoby, natomiast kilka razy też mojego klienta, że ja chyba jestem konfliktowa i kłótliwa, bo tylko mi się przydarzają takie sytuacje. No po pierwsze to nie tylko mi, oczywiście, ale tak, przydarza mi się ich bardzo dużo. Dlaczego? Za przeproszeniem, użyję brzydkiego słowa, jest takie polskie powiedzenie, nie rusz gówna, bo śmierci. A ja zajmuję się newralgicznym tematem. Właśnie przemocy. Uderz w stół nożyce, się odezwą, odzywają się ludzie, którzy mają coś za uszami. I nigdy w życiu nie wrócę już do tego rodzaju pracy, którą prowadziłam. Uważam, że zrobiłam coś niesamowitego, bo ja miałam po 70, nawet w jednym roku 100 osób na konsultacjach darmowych, prowadząc to z drugą osobą, tylko fundację. Nagrałam około 700 filmów, teraz jest wiele już wyłączonych, ale około 700 wykładów z psychologii, które oglądało około 2000 osób. Więc coś takiego robione przez fundację w ogóle to jest bardzo dużo. Przez fundację, w której są tylko dwie osoby, to jest ogromnie dużo. Przez fundację, która nie jest w żaden sposób dotowana z grantów, ja nie mam siły jeszcze rozliczać się z jakimiś ludźmi jeszcze w jakiejś sprawie, więc nie staram się o granty, nie interesuje mnie ten zakres. To są liczby w ogóle niemożliwe niemalże. Więc tak, tym nastawianiem się, jakby wystawianiem się na hejt i odpowiadaniem na niego, ja przyciągnęłam kilka tysięcy osób, najwrażliwszych, najuważniejszych, najdelikatniejszych i najsilniejszych równocześnie, jakie mogłam. I naprawdę moi klienci zamieniają się w ogromnej większości, a przynajmniej w ogromnej części, w moich przyjaciół, kiedy zakończymy pracę, bo to są po prostu fantastyczni ludzie, którzy mi samej imponują. Natomiast ja po prostu nie mam już zdrowia na taką pracę. To jest praca. To jest praca szczególnie narażająca zdrowie i bezpieczeństwo człowieka, bo hejt szczególnie naraża zdrowie i bezpieczeństwo człowieka właśnie jako trucizna. Już miałam kończyć i ja po prostu mogę tak gadać godzinami, więc przegadałam jeszcze kawał czasu, więc teraz już chyba naprawdę skończę. W porządku, jeszcze jedno pytanie się pojawiło. A, okay, co by pani poradziła osobom, które chcą reagować na hejt? Bo jeżeli właśnie chodzi o to, to te rzeczy, które zazwyczaj mówią, czyli blokowanie, czyli zgłaszanie, spotyka się z kolejną dawką przemocy. Mhm. Czy może lepiej nie reagować? Ja znalazłam nową metodę, ponieważ ja mimo wszystko w niektórych grupach uczestniczę, tylko już nie w grupach wyparcia, tylko na przykład w grupach dla kobiet, takich po prostu grupach dla kobiet, gdzie można sobie rozmawiać i dziewczyny tam czasem zadają jakieś pytanie, więc odpowiadam. Uczestniczę też w grupach, gdzie na temat moich różnych zainteresowań, czy to stare chałupy, czy to jakieś rękodzieło i tak dalej, i tak dalej. I znalazłam dwie metody. Pierwsza to, gdy widzę, że ktoś jest agresywny wobec kogokolwiek, to albo od razu go blokuję, albo wobec mnie. Od razu go blokuję i ja mam zablokowane około 300 osób na Facebooku, osób, których nie znam. Ale nie chcę ich więcej spotkać. A drugie to, jak małym dzieciom tłumaczę. Jeśli widzę, że ktoś napisał komentarz lub napisał posta, które są jakoś głupio atakowane, to tłumaczę jak małym dzieciom, o co chodziło temu człowiekowi, jakie były jego intencje i odpowiadam na jego pytanie. I to budzi tak dużą sympatię, że na przykład dostaję 50 lajków pod moim komentarzem,
I nawet jak jest jakaś osoba, która zachowa się wobec mnie chamsko, to ona dostaje odpowiedzi już od tych ludzi, którzy polubili moją odpowiedź i jakby ja nie muszę się już w to wgłębiać. Czyli staram się okazać maksimum serca i uwagi i empatii. Nie lubię tego słowa bardzo, ale go trzeba czasem użyć, empatia. Źle mi brzmi. Osobie, której odpowiadam. Osobie, z którą chcę rozmawiać. Udzielam jej wsparcia czasem. Mówiąc na przykład, jeśli jest w ogóle atakowana, że ma prawo się tym nie przejmować, dlatego i dlatego. Że ma prawo nie czuć się dotknięta. Ja rozumiem to tak i tak. Że najwyraźniej ktoś się na nim wyładował po prostu, a nie, że on coś zrobił, bo każdy przyzwoity człowiek od razu się będzie zaczynał zastanawiać, czy przypadkiem nie jest tak, jak ktoś mu powiedział. Mi się zdarzyło nagrać rozmowę, nagrać awanturę, w której słyszałam, że drę ryja i wyzywam. I odsłuchałam tego i nie drę ryja i nie wyzywam, ale nie miałam pewności. Przynajmniej takiej, no nie dałam sobie ręki uciąć, że nie jest tak, jak drugi człowiek mi mówi, bo niby dlaczego? Miałabym mu z góry nie wierzyć. Więc po prostu nagrałam się. Więc radzę, przede wszystkim funkcja blokuj jest najlepsza na świecie. Widzę kogoś, jakiegoś trola, chama, osobę jakąś niewyżytą, agresywną, od razu blokuję. Nie chcę więcej jej spotkać. No a właśnie drugie to po prostu od całym sercem podchodzę do osoby, z którą chcę porozmawiać w internecie. Pokazując cały mój proces myślowy. Ludzie bardzo potrzebują takich wyjaśnień, takiego pokazania procesu myślowego i jakby wytłumaczenia po kolei, jak ja rozumiem tego człowieka, który napisał posta, jak rozumiem jego problem i jak rozumiem rozwiązanie. Jak zobaczą, że okazujesz komuś serce, a nie kpisz z niego, dołączysz się do kpin, odpowiadasz półsłówkami, tylko piszesz tyle, powiedzmy, to te ich najlepsze cechy wewnętrzne czują wsparcie. Więc ja po prostu jestem taką osobą, która bombarduje miłością, czasem trudną, czasem twardą, czasem szorstką, ale ja sobie tak radzę ze światem. Często jestem nazywana agresją, trudno, jak ktoś chce, to będzie. Ale jest po prostu zawsze pozytywnie i w ten sposób rośnie wokół mnie grupa wsparcia i gdy ja mam załamanie psychiczne, a miałam, to moi osobiści klienci, widzowie wysyłali do mnie wiadomości, które mi pokazywały, że ja jestem potrzebna ze swoją pozytywnością. Ja po kilku dniach wstawałam i znowu miałam siłę dalej toczyć swoje życie. Więc myślę, że po prostu warto być wrażliwym na innych, a zawsze znajdzie się ktoś, komu się ta wrażliwość podoba i on stanie koło ciebie. Czyli warto też z drugiej strony wzmacniać pozytywnie osoby, które lubimy w internecie i napisać im, słuchaj, to zrobiłeś fajnie, tak? Tak, tak, ale to nawet do tego stopnia, że ja po prostu skroluję i widzę, że ktoś pyta, na przykład, nie wiem, że zrobił coś tam, zrobił płotek, a jego teść powiedział, że okropny i kopnął ten płotek i go zburzył i on już teraz nie wie, czy ten płotek jest brzydki, czy nie i pokazuje jego zdjęcie. I ludzie piszą, no bo to jestem na wielu grupach budowlanych i rękodzielniczych, i ludzie piszą, jest ohydny, też bym kopnął. Debilu, co to jest w ogóle? To jest płotek, czy to jest góra zapałek? I tak dalej, nie? Albo jak masz takie problemy, to weź się powieś. A ja mu piszę, słuchaj, ja płotek oceniam tak i tak. Natomiast tu problemem nie jest płotek, tylko to, czy ty się umówiłeś z teściem, czy go stawiasz, czy nie, czy to jest twoja działka, czy teścia działka. I problemem jest to, czy w ogóle twój teść potrafi sobie radzić z emocjami i jakie on ma trudne emocje.
o co on może mieć do ciebie problem. Pamiętaj, że jest to problem jego wewnętrzny najprawdopodobniej, ale widocznie jest to człowiek z problemami, więc nie możesz oczekiwać od niego, że on się będzie zachowywał jak osoba zdrowa psychicznie, zdrowa emocjonalnie. Dlatego to, że martwisz się, czujesz się zraniony, jest ci przykro, przełóż z siebie na niego, bo ten człowiek potrzebuje współczucia. Chociaż oczywiście ja ci nie mówię, żebyś mu współczuł, bo on cię niszczy. Ale zobacz, to jest osoba bardzo nieszczęśliwa. Ty jesteś szczęśliwą osobą, która jest w stanie stworzyć płotek. Ty jesteś osobą, która potrafi sobie radzić, bo założy posta na Facebook i zapyta się o to. A on potrafi tylko kopnąć płotek. Zobacz, jaka to musi być rozpacz. Coś takiego pisze ludziom. I w ten sposób ja ciągle zdobywam nowych znajomych. Nowych followersów też, ale też nowych znajomych. Więc po prostu, gdzie się da zasiać kwiatka, to ja chodzę i rozrzucam te kwiatki. Może jeszcze takie pytanie, bo jest pewna różnica z tego, co pani mówi, pomiędzy takimi zwykłymi grupami osób zainteresowanymi chociażby właśnie jakąś budową rękodziełem czy innymi rzeczami, a grupami stricte psychologicznymi. Czy wychodzi na to, że te grupy tutaj nazwane wsparcia, wyparcia są bardziej toksyczne, jeżeli chodzi o hejt, niż grupy osób, które interesują się właśnie jakimiś rzeczami związanymi chociażby z zainteresowaniami manualnymi? Najmniej hejtu jest na grupach zainteresowania psychologią, ale zainteresowania. Czyli na przykład psychologia codzienna, psychologia życia codziennego, psychologia pozytywnie. Ludzie się pilnują, co robią, kiedy określają siebie jako osoby zainteresowane psychologią. W grupach rękodzielniczych jest tego sporo. Tylko, że nie ma takiego utwierdzania się, takiego utwierdzania się w postawie ofiary przeciwko twierdzeniom terapeutycznym. Natomiast w grupach wsparcia jest takie nastawienie: ja jestem biedny, ja jestem chory, mi już nic nie pomoże. Mi na przykład nie można powiedzieć, że ode mnie zależy moje zdrowie psychiczne, bo ja już próbowałam 100 razy i mi się dalej nie udaje. Mam dalej depresję, dalej nie mam pracy, dalej mieszkam z rodzicami i dalej chcę się zabić. I dalej gram w grę. I powiedzenie: słuchaj, zdrowie psychiczne osiąga się w dużej mierze w prosty sposób. Podnosząc 4 litery i działając wbrew temu, co cię trzyma w starej sytuacji. To jest zawsze twój wybór. Czy ty idziesz na terapię poważnie, czy nie idziesz na poważnie, bo nie pójście na poważnie, tylko przekonywanie terapeuty, że ja jestem osobą, której nic nie pomoże, to jest też bardzo szeroki problem. I na grupach wsparcia są oczywiście ogromne. Ja mam tak wyjątkowe problemy, jestem tak wyjątkowy, że mi żadna terapia nie pomoże i żaden psycholog mi nie pomoże. Każdy psycholog jest za głupi, za płytki, żeby mnie zrozumieć. I się nie stara w dodatku. I inne osoby, którym jest na rękę takie twierdzenie, też mówią: no, też mam takie doświadczenia. W ogóle nie można znaleźć dobrego psychologa. Żaden nie umie mi pomóc. No i wtedy powiedzenia: słuchaj, to ty masz sobie umieć pomóc. A psychoterapeuta to jest, wiesz, gdyby przerównać swój proces zdrowienia do wbijania gwoździa w ścianę, to terapeuta jest tylko młotkiem. A ludzie oczekują, że terapeuta będzie młotkiem, młotkowym i gwoździem. A oni będą leżeli i zdrowieli. Tak się nie da. I oni się w takich różnych twierdzeniach szkodliwych, dysfunkcyjnych wzajemnie usprawiedliwiają, a więc i taplają. Druga sprawa.
oni mają poczucie bardzo często, jak każdy człowiek, że on wie, co jest słuszne, a co nie, co jest normalne, a co nie. Moim zdaniem całe współczesne zachodnie społeczeństwo, do którego, jak tak trochę naciągnąć, ale nie bardzo, to się liczymy, to jest syndrom DDD, dorosłych dzieci rodzin dysfunkcyjnych. Chociażby dlatego, że cały świat zachodni jest po dwóch wojnach światowych, Stany po jeszcze innych wojnach, bo zmiany w świecie zachodzą tak szybko, że my nie nadążamy z ewolucją. I też jakby wyżyny społeczne się zmieniają bardzo. Nie było czegoś takiego jak gwiazdy, jak celebryci na przykład. Były tylko gwiazdy. Wcześniej nie było w ogóle gwiazd. W ogóle inaczej, jakby inaczej nam się na przestrzeni pokoleń, a nawet w czasie życia jednego pokolenia zarysowują wyżyny społeczne, autorytety, punkty dążenia. W związku z czym my mamy poprzewracane w ogóle w wartościach. Więc przekonanie o tym, co jest właściwe, a co nie, dla mnie trzeba być bardzo ostrożnym w tej kwestii. Trzeba przeczytać wiele książek, trzeba przejść najlepiej własną terapię, trzeba zdobyć doświadczenie życiowe pozytywne, a nie negatywne, i dopiero wtedy ewentualnie się wypowiadać, co jest normalne, a co nie w relacjach. Inaczej będziemy swoje dysfunkcyjne przekonania wmawiali innym ludziom, popierając ich dysfunkcyjne przekonania. I nienawiść wzajemna rośnie. Bezradność rośnie. Niechęć do innych, ząb za ząb i tak dalej rosną. I dlatego ja uważam, że te grupy to jest w ogóle, to są jakieś wyżyny nieodpowiedzialności. Bo admini tych grup nie są przygotowani w żaden sposób i oni też reagują histerycznie na zupełnie losowe rzeczy. To znaczy to, co im toksycznie gra z ich problemami osobistymi, to oni wchodzą w to z tym w tango. Czyli na przykład zaczynają walczyć z czymś zupełnie normalnym. Albo zaczynają kogoś atakować i uważają, że nie atakują. Albo kogoś poniżać i uważają, że nie poniżają. Uważają, że pomagają, no, w sposób, który jak człowiek trochę równowagi osobistej zdobędzie, to się okaże, że jest bardzo szkodliwy. Nikt nie reguluje Facebooka. Jest teraz dosyć głośna polska afera, że Facebook nawet wyrzucił Konfederację, bo z Facebooka, bo regulamin Facebooka jest na Facebooku ponad polskim prawem. I tutaj te grupy samopomocy nie mają żadnych regulacji. O ile grupy AA są czymś, co jest sprawdzone, grupy AA, DDA, te takie wsparcia z tą metodą 12 kroków. One mają jakąś tradycję, one mają jakąś strukturę. Tam się przekazuje doświadczenie jakby z pokolenia pacjenta na kolejne pokolenie pacjenta, czy tam członka. A tutaj wolna amerykanka. Wolna amerykanka w zakresie zdrowia psychicznego to jest najgorsze, co można sobie zrobić, bo to po prostu jak wsadzić sobie dwie elektrody w oczy i liczyć na to, że osiągniemy jakiś dobry efekt. A prawdopodobieństwo osiągnięcia tego efektu jest oczywiście, bo prawdopodobieństwo zawsze jest, natomiast jest bardzo nikłe. I nie wiem, co z tym zrobić, a uważam, że powinno być zrobione. Jak odzyskam trochę więcej sił do pracy zawodowej, może jeszcze raz to ruszę. Rozważałam wrócenie na UW, robić doktorat z tego i po prostu zrobić porządne badania, ale nie wiem, czy mi się chce, więc no właśnie, jeszcze raz serdecznie was zachęcam, żebyście w ogóle zobaczyli. Żebyście zobaczyli, jak tam toksyczne, jakieś takie niezdrowe, dysfunkcyjne mechanizmy znajdują dowód społeczny słuszności, poparcie bardzo duże, wzmocnienie.
Bo to jest po prostu, to jest materiał jeden na swoim rodzaju. I tam jest właśnie najwięcej takiego hejtu związanego z dysfunkcjami w takim mocnym wydaniu. Bo inne osoby zaburzone w ten sam sposób się przyłączają do tego i one mają przekonanie, że bronią ofiary. A to jest trójkąt Karpmana. Jest tam jakaś ofiara, one się czują ofiarami, część się czuje wybawcami i znajdują kata. No bo przecież jak się jest osobą dysfunkcyjną, to trzeba tańczyć w tym trójkącie Karpmana. I nieważne, że tam nie ma żadnego kata, nieważne, oni sobie znajdą kata. Oni między sobą ustalą, kto jest ofiarą, a kto jest wybawcą. I grają w to w kółko. Oczywiście to się pojawia też na innych grupach, ale na grupach zainteresowań ludzie jednak mają zwyczaj przywoływać na przykład do porządku hejterów w ten sposób, że przypominają, że to nie jest grupa o tym. Tylko to jest grupa na przykład o drewnie, więc albo merytorycznie, albo wcale. Podczas gdy tutaj właśnie hejtowanie grupą, bardzo emocjonalnie, bardzo osobiście jest według uczestników i często adminów istotą tej grupy. Więc to jakby samo przez się eskaluje przemoc do bardzo niebezpiecznych rozmiarów. No to tak jakbyśmy wsadzili kilku psychotyków do szpitala i oni się losowo podzielili, kto będzie lekarzem. Mniej więcej tak to wygląda. Widzę komentarz, zgadzam się, byłam na kilku grupach przemocowych żon alkoholików. I jest dokładnie tak. Tak, żony alkoholików to jest w ogóle wybitny temat. Moją ulubioną wykładowczynią była pani Elżbieta Bielecka, która jest twórczynią tego hostelu w Warszawie dla młodocianych prostytutek przy Centralnym i była też szefem takiego białostockiego, to jeszcze jest dom poprawczy, ale na zasadach więzienia, dla młodocianych morderców uzależnionych od narkotyków i alkoholu. Najgrubiej jak można. I ona wcześniej pracowała jako terapeutka współuzależnienia i powiedziała nam na zajęciach, że ona woli pracować z młodocianymi przestępcami uzależnionymi od narkotyków niż z kobietami współuzależnionymi, bo tamci przynajmniej rokują. Jest to przesadzone? Ale coś w tym jest. Współuzależnienie, nadopiekuńczość, zatarcie granic jest strasznie, strasznie niebezpieczne. Strasznie zdradliwe i strasznie trudne do pokonania. Właśnie przez to, że jest takie mniej wyraziste i nachalne niż nauk na przykład, zwykły jakiś tam alkohol czy narkotyki. Tutaj pani mówi, że ma inne doświadczenia, jestem na grupie DDA i jest bardzo merytorycznie, ale jasne, że się zdarzy taka grupa. Oczywiście, że tak, bo zawsze jakby wśród czegoś słabego musi się zdarzyć też coś dobrego. I są grupy, które funkcjonują jako tako lub poprawnie, natomiast wiele z nich jest takich właśnie, jak powiedziałam, ja jestem w około 200 takich grupach. Więc mam taką no nie najgorszą próbę badawczą. Życzę Wam miłej zabawy na dalszej części tego spotkania. Dziękuję bardzo. Dziękujemy również.